Raz, dwa, trzy, cztery maszerują oficery. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy godzina 20:30. Jesteśmy na premierze nowego Range Rovera Sport. Zobaczymy, co to takiego. Pewnie znowu jakiś wypasiony samochodzik dla bogatych, zmanierowanych, srających pieniędzmi ludzi. Słuchaj, to samo powiedziałem. Tak, stąd, ej, Maciek, tu, nie musisz być na kolanach, będziemy tutaj, jest okej, tak? Mamy to? Co się okaże. Nagrywa. Chodź, Unia, gdzie tym razem przeprowadziłeś mnie? Proszę pana, na bardzo fajną uroczystość. Na premierę auta, na rodziny. Na rodziny to były, teraz tego chyba tylko pokazują ludziom. Czyli to są narodziny publiczne. Aha, czyli rodzi się celebryta. Rodzi się nowy celebryta. W wersji, uwaga, sportowej. Nie widziałem go w żadnym rajdzie, ani wyścigu. To nie oglądałeś dobrych rajdów, typu Camel Trophy. Proszę pana, w Camel Trophy to jeździły takie samochody gniotca nie łamiotca. Ten samochód to jest raczej do garnituru i na podjazd na pole golfowe lub do konia. Na pewno nie z koniem. Z koniem w przyczepie myślę, że też by sobie dał radę. Ale tylko w przyczepie. Jak mu założy szak? Temu koniu? To jest takie auto, które ma udawać bardzo twarde auto. Dla wszystkich. Ja myślę, że jednak to nie jest auto wyglądające twardo. Myślisz, że to jest twardy wygląd? To co będzie? Znaczy nie wiemy. Ja już się boję. Zobaczymy, jak zebą przejście radło, to się okaże. A tam pod spodem okaże się, że to jest ładnie ubrany pan w lekkich traperkach. Właśnie tak może być. Bo to jest taka była koncepcja, żeby zrobić po pierwszym Land Roverze, tak zwanym Defenderze, wykonali Range Rovera, który miał być taką wyjątkowo ekskluzywną, elegancką wersją terenówki. No co, właśnie. Co zrobić? Trudno. No właśnie. No tak, on się nawet nieźle przyjął, bo to był pierwszy... O, przepraszamy, właśnie tutaj jesteśmy w kamerze, teraz zapraszamy, to może z panią wywiad zrobimy. Ale mi się trafiło. Rozmawiamy o tym nowym samochodzie, którego jeszcze nie znamy i nie widzimy. Pani jest bardzo zainteresowana tym autem, czy nie? Może być. Tak? Tak. A jeździ pani też jakimś Range Roverem lub czymś podobnym? Oj, proszę pana, pan się zdziwi, ja mam tylko prawo jazdy. Tak jak moja mama, też ma prawo jazdy. Ja też. Chciałam powiedzieć, że raz mi się udało wygrać właśnie małego Fiata. I wie pan gdzie? Nie wiem. W Szczecinie Moskwa jest takie PKO. Jeszcze w PRL-u było takie losowanie za 10 tysięcy złotych. I taki miałam jeden kupon. No oczywiście. Wygrałam. Gratulacje. Ten maluch cały czas jest z panią, czy nie? No nie. Niestety, musiałam go sprzedać. Bo mąż powiedział, że ja się nie nauczę jeździć. A mąż umie? Proszę, oczywiście i syn też. A czy tylko tak mu się wydaje? Nie, absolutnie. Świetnie jeszcze. To dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Proszę pana, zobaczymy zaraz to nowe auto, uwaga, w wersji sportowej. W wersji sport, może tak to nazwijmy, sport, bo wersja sportowa to mi się cały czas kojarzy z samochodem, który jednak ma geny sportowca, rajdowca, wyścigowca. A tutaj samochodem sportowym w tym wypadku możemy nazwać samochód, do którego możemy zapakować chyba sprzęt sportowy. Czyli ten samochód staje się sportowym wtedy, gdy wrzucimy rakietę tenisową, torbę golfową, piłkę. Wtedy jest bardzo sportowy. I siodło. Ewentualnie widziałem tam jakieś takie ładne pagaje z włókna węglowego, żeby, wie pan, no, pasowały do tego ślicznego bagażniczka. Proszę pana, bo do ślicznego bagażniczka w tym fajnym aucie pasują właśnie eleganckie sporty, typu golf, żagle. A nie, żeby ktoś na przykład natychmiast chciał boksować. Rozumiem. Czyli jednak jest to samochód, który dowozi nas do miejsca, gdzie będziemy uprawiać sport. Dlatego jest sport. Tak, podobno ma być. Sprawdzimy to. Ale w sensie, że mamy zacząć uprawiać sport? Bo już się boję. Maciek, cały czas uprawiamy sport. To, co my wyrabiamy,
Widziałeś to, czym dzisiaj przyjechaliśmy tutaj? Już się boję. No właśnie, i będziemy stąd wracać tym czymś. Już się boję. A tyle tutaj drinków? Ale ja proszę pana, nie piję. Ja piję, tutaj mam sok pomarańczowy z Red Bullem. I nie boi się pan wsiąść do kierownicy? Ja właśnie zostanę przy tym jednym. A zatem chodźmy obejrzeć to nowe auto. Chodźmy. Proszę państwa, chcielibyśmy teraz serdecznie zaprosić do tego, żebyście oglądali najmłodsze dziecko Range Rovera. Range Rover Sport, za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie tego samochodu. Ja państwu życzę jak najmilszych wrażeń i miłego wieczoru. Zaprezentujemy państwu najnowszą odsłonę samochodu, który skradł serca bardzo wielu z was. Zostałem celebrytą. Odpowiedź na zadane pytanie, nie było pytania. Pan stwierdził, że został pan celebrytą. Proszę pana, pan już dawno był celebrytą. Teraz się pan odrodził, tak jak ten Range Rover Sport. Jednak widzi pan, miałem rację. Ten samochód jest samochodem sportowym wtedy, gdy zaaplikujemy do niego te wszystkie sportowe gadżety. Tu mamy do wyboru bardzo gustowne piłki do rugby. Jak też piłki do piłki nożnej, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Tam widzimy bardzo gustowne narty. Odkryłem kod. Piłki, rodzaje wnętrza. Narty i pagaje, deski rozdzielcze. A kaski, kolory nadwozia. Wszystko fajnie pokazane. Chciałbym mieć auto w kolorze kasku z deską z narty. Będę siedział na piłce. Trzeba przyznać, że do znaczka sport pasują osiągi. 5 sekund do 100 to jest jakieś osiągnięcie, zwłaszcza dla terenówki. W całej hali było tak gorąco, czekaliśmy z Maćkiem, aż się wszystkie dziewczyny rozbiorą. Otworzyły się drzwi w tym białym samochodzie, powiało chłodem. W tym miejscu możemy wreszcie normalnie oddychać. Dziewczyny się przestały rozbierać. Nie wiem, jak będzie dalej. Tyle byłoby oglądania nowego Range'a w wersji sportowej. A teraz jest przynajmniej ładny. Dany dla miejskich spanerów.